Na scenie Wojtek Żywold. Tym razem poruszymy bardziej rozrywkowego tematu, chociaż tak się właśnie o TikToku mówi, że to czysta rozrywka, a zapominamy o biznesie. No i Wojtek tą stronę biznesową również poruszy. Wojtek, jak samo sobie mówi, prowadzi kompleksową obsługę mediów społecznościowych marek z takich branż jak FMCG, Horeca, IT oraz turystyka na Facebooku, na Instagramie, Pinterestie czy też TikToku. Lubi śledzić najnowsze trendy, również właśnie z TikTokiem powiązane. Wojtek, zapraszam Cię na scenę. Rozumiem, że rozwiejesz mity o TikToku, że to nie tylko medium społecznościowe do heheszków, jak to się mówi, ale również do prowadzenia działań biznesowych. Dokładnie tak będzie i zaraz Wam wszystko dokładnie opowiem, jak w ogóle możemy wykorzystywać jego fenomen i dlaczego w ogóle ten fenomen nagle powstał, ale o tym zaraz Wam na spokojnie powiem. Super, no to ja Cię zostawiam na scenie, odjeżdżam wolnym tempem, cała scena jest Twoja. Dobra. Cześć moi drodzy, jak już zapowiedziała mnie Ania, ja też może zacznę od tego właśnie szybkiego wstępu. Nazywam się Wojtek, pracuję w More Bananas od, już w sumie długa, już długo pracuję w Bananas i moja dżungla jest najukochańsza tutaj i bardzo się z tego cieszę, że w ogóle właśnie mogę dla Was występować podczas już drugich tutaj urodzin More Bananas, podczas których ja w ogóle pracuję. To raz. Dwa, jeśli chodzi ogólnie o takie informacje związane ze mną, to w sumie Ania wszystko Wam powiedziała. Ja mogę tylko powiedzieć, że tak, owszem, tak jest. Uwielbiam w ogóle też podejście kreatywne w ogóle do działań, więc pod tym względem uwielbiam robienie nieszablonowych rzeczy. I do tego właśnie nawiązuje nasza prezentacja, czyli jak wykorzystywać ten fenomen TikToka. I tutaj tytułem wstępu, moi drodzy, przejdę już skrzętnie do tego, abyście właśnie zobaczyli naszą agendę, czyli tutaj, błagam, nie przerażajcie się tego. Ja wiem, że widać nazwę ogromną, wielką z napisem statystyki i nagle ktoś zaczyna panikować. Obiecuję, że one będą krótkie, że to będzie odpowiednie i się nie będziecie nudzić. Potem przejdziemy już oczywiście do takich małych charakterystyk o tym, czym właśnie jest TikTok. Następnie przedstawię Wam właśnie aplikacje i istniejące algorytmy, bo warto poznać ten algorytm i właśnie jak to w ogóle wygląda pod względem właśnie tworzenia takich dosyć ciekawych TikToków, funkcji, które można wykorzystywać i przełamywać ten algorytm. Następnie przedstawię Wam też formaty reklamowe i pokrótce przedstawię te trendy na 2021 rok, a zaraz potem będziemy mieli oczywiście sesję Q&A. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, na spokojnie pytajcie w trakcie też naszej prezentacji, postaram się do nich na spokojnie odnieść. Ale dobra, zaczynamy od statystyk i od tego właśnie, że powinniśmy z nimi być za pan brat. A to dlaczego? Popatrzcie, wcale tych statystyk nie ma tak dużo, ale tutaj chodzi o jedną kwestię. Tutaj są oczywiście dane na początek maja, chciałem powiedzieć stycznia 2021 roku. W tym momencie mamy już aktualizację dla całego świata, ale czekamy właśnie na te dodatkowe informacje właśnie związane z Polską. Chciałbym, żebyście przede wszystkim skupili na jedną bardzo ważną rzecz. Jak widzicie, jeśli chodzi właśnie o procent wykorzystywania mediów społecznościowych na telefonach komórkowych, jest to prawie 97%. Dlaczego jest to dla nas istotne? Bowiem TikTok to platforma, z której możemy korzystać na telefonach i media społecznościowe bardzo, ale to bardzo zmieniały się pod tym względem i wykorzystywane są właśnie do tego telefony. Dlatego ten potencjał i fenomen TikToka drzemie też właśnie w tym, że nasze podejście do mediów społecznościowych zmieniło się wraz z przenośnymi narzędziami, nie tylko właśnie komputerowymi. Poza tym tutaj możecie też zobaczyć, że polskich użytkowników mediów społecznościowych jest prawie 26 milionów. Przecież to jest naprawdę duża liczba. Chyba jesteśmy pod względem aktywnych mediów społecznościowych i użytkowników więksi niż San Marino? Mogę oczywiście się w razie czego mylić, jak coś to możecie mi poprawić. Ale dobra, przejdźmy dalej. Zobaczcie teraz na te statystyki dotyczące wykorzystywanych najczęściej platform i ogólnie mediów społecznościowych przez Polaków. I co najważniejsze, w tym momencie TikTok znajduje się w środku stawki. W minionym roku zajmował praktycznie przedostatnie miejsce w tym rankingu. Teraz jest w środeczku, za niedługo będzie już, a już nawet w tym momencie prześcignął na 100% Snapchata. I tutaj możecie właśnie zobaczyć, że pomimo tego, że na pierwszych oczywiście miejscach mamy YouTube'a,
i nic w tym najbardziej dziwnego, że właśnie mamy YouTube'a, ale mamy też koncern Facebooka, mamy też właśnie skrzętnie spinającego się po naszych po prostu drabinkach TikToka. Dlatego warto, żebyście zwrócili uwagę na tę platformę, bo to jest odpowiednie miejsce, w którym możecie zainwestować właśnie w swoje działania marketingowe. Ale zobaczmy dalej. Tutaj chciałem Wam przedstawić już ogólne informacje dotyczące tego, jak właśnie wygląda ranking pobierania aplikacji. I tutaj TikTok zdominował Facebooka, zajmuje pierwsze miejsce i jak właśnie możecie zobaczyć, jest to ogrom pod tym względem właśnie wykorzystywania aplikacji mobilnych i ich instalowania. To kolejny sygnał do tego, aby jednak skupić uwagę na tym medium. Ale jak już opowiadam sobie o statystykach, warto też w sumie opowiedzieć je w takim odbiorze właśnie na media społecznościowe i odbiorców w Polsce. Tutaj możecie zobaczyć, że na początku oczywiście mamy dominujące grupy od wieku 9 do 18. I nic w tym najbardziej dziwnego. No, oczywiście z tej właśnie platformy korzystają Zetki, korzystają Alfy. Tak, ostatnio w ogóle dowiedziałem się, że teraz mamy pokolenie Alf, które już niebawem będą też dyktowały swoim rodzicom, millennialsom, jakie właśnie rzeczy powinni kupować. Ale też zobaczcie, ta grupa 19+, może jest i mała, ale nie oznacza, że te osoby nie wchodzą w interakcje. Oczywiście TikTok przez to, że jest szybki, że jest żywy i wiecznie ogromną po prostu platformą, która wkręca ludzi ze względu też na sam fakt tego, że wykorzystuje się tutaj format muzyczny i dźwięki, angażuje też osoby, które są dużo starsze. Ja też mam momenty, w których siedzę na TikToku i niestety przejeżdżam 3 w porywach do 5 przystanków i wcale nie jest mi z tego powodu przykro. Tak się czasami dzieje. Ale dobra, to tyle jeśli chodzi o statystyki dotyczące TikToka i mam nadzieję, że nie czujecie się w tym momencie zmęczeni tymi statystykami. Przejdźmy zatem do tego, czym właśnie jest TikTok i dlaczego powinniśmy go wykorzystywać w naszych działaniach ogólnie marketingowych i tego, co właśnie się dzieje w biznesie. Popatrzcie, to jest jedna z najpopularniejszych aplikacji i zauważyliście to też poprzez właśnie te statystyki, które Wam przekazałem. Ale pamiętajcie o jednej kwestii, to jest miejsce do kreatywnych działań. I kto powiedział, że trudna marka nie może wejść w ogóle na TikToka? Każda z nas i każda marka, każda osoba, która pracuje w naszej agencji jest w stanie wymyślić nawet 5 porywach do 6 lub więcej przykładów na to, jak nawet marka, która sprzedaje gaz LPG, mogłaby przedstawić coś ciekawego na TikToku. I nie jest to trudne. Tutaj jest moment do tego, żebyśmy mogli działać kreatywnie, działać, wybierać muzykę, odpowiednie pliki wideo, które są podstawą właśnie TikToka. Ale dlaczego marka powinna na nim zaistnieć? I tutaj już zacznę w sumie od tego, że to są ważne informacje związane właśnie z tym, jak budować odpowiednie działania i jest to połączenie też oczywiście wszelkiego rodzaju strategii, którą realizujemy na innych platformach. Dlatego TikTok powinien być przedłużeniem naszych działań właśnie strategicznych w innych mediach społecznościowych i być wspierany właśnie tą platformą. Dlaczego? Młode pokolenia rezygnują przede wszystkim z Facebooka i zobaczyliście to też na ostatniej przeze mnie zaprezentowanej statystyce i ogólnie na właśnie wykresie, ale nasza konkurencja i Twoja konkurencja w tym momencie może jeszcze nie zaistniała na TikToku, dlatego warto wykorzystać ten potencjał, który drzemie właśnie w tej platformie. A dlaczego? Bo przez stworzenie ciekawego TikToka, który naprawdę nadaje idealny tryb, odpowiada temu, co właśnie chcesz przedstawiać, jakie macie wartości, jesteście w stanie przygotować coś, co będzie mogło zaangażować użytkowników i będzie generowało kolejne wyświetlenia. Ale co najważniejsze, to też miejsce, w którym możecie tworzyć nieszablonowe reklamy. I dlaczego o tym właśnie wspominam, że to są nieszablonowe reklamy? Zwróćcie uwagę na to. Zawsze mieliśmy do czynienia z online'em lub offline'em i z tymi działaniami. W tym momencie każdy z nas jako marketer musi trochę przekonwertować swoje działania i musimy pomyśleć o tym, jak
w inny sposób możemy zaangażować uczestników właśnie tych mediów społecznościowych. I to idealne miejsce na to, żeby stworzyć coś nieszablonowego, coś ciekawego, interesującego, a momentami i intrygującego na tyle, aby ci użytkownicy zostali z nami na przyszłość. I to właśnie jest początek lejka sprzedażowego, który oczywiście mamy tutaj 10-11-latków, ale zwróćcie też uwagę, przecież oni mają rodziców. To są osoby, które jak się czymś zajawią i podjarają, jak ja TikTokiem, pójdą do mamy, do taty i powiedzą: mamo, bo widziałem to, widziałem tamto, możecie to wykorzystywać. I w tym momencie wpływacie tak naprawdę na przyszłe decyzje zakupowe i rodziców, ale też ich pociech w przyszłości, które będą na przykład właśnie kojarzyły Was z ciekawych i interesujących dla nich filmików. Ale to też w przyszłości pozyskiwanie leadów. Ale o pozyskiwaniu leadów opowiem Wam zaraz, także na spokojnie, nie przejmujcie się, będziemy mieli możliwość przedstawienia tego. Ale jak już mówiłem o tym, czym jest dokładnie TikTok i jakie mamy możliwości dla naszego biznesu, poznajcie najciekawsze funkcje aplikacji, ale też istniejący algorytm. Przede wszystkim zacznę tutaj od kont na TikToku, bo to jest jedna z takich podstaw, która będzie naszą bazą do tego, aby była takim właśnie punktem wyjścia. Możecie o tym nie wiedzieć, jeżeli oczywiście o tym wiecie, to super, ja się bardzo wtedy cieszę. Mamy trzy rodzaje kont właśnie na TikToku, czyli osobiste, biznesowe i twórcy. Czym przede wszystkim one się różnią? Tutaj możecie sobie na spokojnie przeczytać, że to są właśnie działania związane z chociażby właśnie narzędziami dla twórców albo tym, że możemy lepiej pozyskiwać informacje dotyczące właśnie odbiorców. Biznesowe i właśnie konto twórcy to są takie konta, dzięki którym mamy dostęp do analityki. Po co jest nam ta analityka? Abyśmy właśnie odpowiednio mogli angażować nasze działania i wiedzieć, co zwraca uwagę naszych użytkowników, na co reagują, jakie wybierają ciekawe informacje albo jakiej muzyki do TikToków właśnie słuchają. Też zobaczycie, z jakiej w ogóle lokalizacji się znajdują, a to też jest istotna kwestia. Pamiętajcie, że właśnie konto biznesowe to takie konto, które powoduje, że macie możliwość właśnie wchodzenia w ten kontakt i to jest jedna z najważniejszych kwestii, bowiem w przypadku konta biznesowego może i rezygnujemy z tego dostępu do Q&A, ale mamy możliwość podpięcia naszego maila do konta, a to istotna rzecz i istotna pod tym względem, aby w razie czego móc nawiązywać właśnie z tymi odbiorcami relacje w przyszłości. Oczywiście mamy też dostęp do innych ciekawych takich aspektów, jak właśnie aktualizacje z najnowszymi funkcjami, nie tylko dla twórcy, ale też centrum biznesowe, które może Was zainspirować do działania, ale też do takiego dzielenia się tym z innymi biznesami. I to jest bezpośrednie wsparcie właśnie z TikToka kierowane dla biznesów. Ale też zobaczcie tutaj dodatkowe te informacje wypisałem, bo właśnie jakie mamy korzyści, czyli właśnie te kreatywne centrum biznesowe i dodawanie naszego właśnie maila, ale też przecież witryny internetowej, która jest istotna w celu tego, abyśmy mogli kierować ruch na stronę, żeby użytkownicy mogli poznawać nasze produkty. Ale to też znalezienie odpowiedniego haka na algorytm. A jeśli chodzi właśnie o ten algorytm, to zaraz Wam go przedstawię i błagam, nie przejmujcie się nim. To nie jest aż takie straszne. A tutaj filmik. I powiem Wam jedną rzecz. To była właśnie jedna z neurobiologów, która znalazła swoją niszę i potrafiła zorganizować siebie jako osobę do tego, aby właśnie przedstawić swój zawód. Więc jeżeli do tej pory macie dalej obiekcje, że Wasza marka może nie zaistnieć na TikToku, wyobraźcie sobie, że kilku pracowników z Waszej firmy może w ciekawy sposób pokazać na przykład, jak powstają żarówki albo jak powstaje właśnie chociażby nabijanie butelek propan-butan. Więc tutaj nasza kreatywność i to, co chcemy przedstawiać, będzie bardzo kluczowa.
Ale przede wszystkim, jak już powiedziałem, o co chodzi z tym algorytmem i jesteśmy lekko pobudzeni, przynajmniej ja jestem pobudzony po kondze. Przejdźmy do algorytmu. Czyli pierwsza kwestia, zaczynamy publikować wideo. Oczywiście wcześniej najpierw przygotowujemy go. Mamy pewien scenariusz, schemat i zastanawiamy się, jakie właśnie hashtagi dodawać, a potem publikujemy to wideo. Ono idzie w świat, ale co dzieje się z nim dalej? Nasze wideo trafia właśnie do pierwszej grupy odbiorców. I ta grupa odbiorców jest bardzo istotna i zaraz Wam też o niej opowiem. A dlaczego? Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że nasi użytkownicy, którzy obserwują właśnie TikToka, mają bardzo, ale to bardzo rozproszoną w tym momencie, rany boskie, jak to się nazywa? Uwagę, właśnie. Mamy rozproszoną uwagę. Dlaczego? Pewnie większość z Was może znać taką zasadę, że mamy 3 sekundy na to, żeby zainteresować użytkownika. I to w tym przypadku, szczególnie dla TikToku, na TikToku jest w sumie nawet ukrócone do 1 sekundy, a czasami do 1,5 sekundy. Chodzi o to, żeby jak najbardziej zainteresować tych odbiorców. I już na etapie tworzenia wideo powinniśmy pamiętać o ciekawych filtrach, o ciekawych kwestiach, które możemy właśnie w ten sposób stworzyć dany content, który będzie interesował tych odbiorców i angażował ich dalej. Trafiamy do grupy odbiorców pierwszej i następnie przechodzimy taką weryfikację wstępną właśnie przez tych użytkowników, czyli czy nasz content jest na pewno ciekawy, czy jest chętnie oglądany, czy będzie komentowany i czy będzie udostępniany dalej. I wtedy właśnie przechodzimy do oceny wydajności, czyli do performance evaluation i wtedy możemy mieć 2 drogi. Oczywiście nikomu nie życzę tej złej wydajności, ale jak trafiamy do złej wydajności, to klops. Na tym kończy się tak naprawdę nasze docieranie do innych grup. Ale żyjemy teraz w idealnym świecie, mamy możliwość wygenerowania super właśnie TikToka i z oceny wydajności trafiamy do dobrej wydajności. Ale na tym się to nie kończy. Wracamy z powrotem do innej grupy odbiorców i ta grupa odbiorców znów patrzy się na nasz filmik i znów zastanawia się nad to, czy będzie komentowany, czy zostaniemy właśnie, wiecie, z wielką ilością takich właśnie interakcji, które są tworzone na TikToku i wtedy po raz kolejny wracamy do oceny wydajności. I tak trochę działa to na zapętleniu, oczywiście do momentu, w którym filmik już nie jest na pozycji dla Ciebie, bowiem na przykład się przedawnił. Ale tutaj macie możliwość bezpośredniego wpływania na właśnie taką grupę odbiorców. I co najważniejsze, to nie jest platforma jak Instagram lub Facebook, gdzie za wrzucenie kilku postów na raz, w tym przypadku oczywiście TikToków, zostaniecie z określeniem mianem spamerów i osób, które generalnie za dużo tego kontentu wrzucają. Na TikToku każde nasze wideo trafia do innych użytkowników i do innej grupy odbiorców. Czyli w tym momencie możecie wrzucić 3 TikToki i 3 różne grupy będą zwracały uwagę na to, jak właśnie jest angażujący Wasz content. Dlaczego powinniśmy to robić? Aby docierać do szerokiej grupy odbiorców. Ale to jest bardzo, myślę, idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wyprodukować trochę więcej tych TikToków w ciągu jednego dnia lub nawet w ciągu tygodnia i tutaj na tej platformie możemy to pokazywać. Ale przejdźmy już dalej. Tutaj są dostępne funkcje, nie tylko oczywiście dla marek i jak myślę, większość z Was mogło już widzieć właśnie, że to są te filtry, że są to różnego rodzaju inne efekty, czyli na przykład tutaj zaraz mógłby się pojawić spadający z góry banan, który właśnie leci na mnie i to możemy też właśnie chociażby właśnie w postaci jakichś gier albo green screenów w sobie właśnie umieścić. Mamy możliwość oczywiście wykorzystywania utworów i to jest jedna z najważniejszych kwestii dotycząca właśnie TikToka, dlatego on tak bardzo zaczyna gonić tego YouTube'a, oczywiście trochę inaczej to wygląda i mamy też inne media społecznościowe, ale jednak pewnie zdarza się taka sytuacja, w którym jedno z naszych dzieci mówi, słyszałem to już na TikToku i jest taki moment, w którym zastanawiamy się, jak to. To też możliwość śledzenia trendów, ale również tworzenia właśnie różnego rodzaju duetów i ten darmowy dostęp do analityki i kreatywnych formatów reklamowych.
A skoro już mówię Wam o formatach reklamowych, przejdźmy w takim razie właśnie do TikTok Adsów i tego, jakie w ogóle formaty reklamowe w tym momencie mamy. Jak wiecie lub nie wiecie, jest ich 8 i tutaj właśnie mamy Branded FX, Brand Takeover, Hashtag Challenge, Infeed Video, One Day Max i Top View, a dla marek od 2021 roku mamy dwa dodatkowe formaty, czyli Lead Generation and Reach and Frequency, ale tutaj właśnie będę już Wam pokazywać konkretne też przykłady. Jeżeli siedzicie na słuchawkach, pamiętajcie, że teraz będzie trochę materiałów takich wizualno-dźwiękowo-muzycznych i wszystko, co się właśnie z tym wiąże, więc nie przejmujcie się, jak nagle coś Wam tutaj zabrzęczy. Zacznijmy od Branded Effects. To jest jedna z propozycji, którą może wykorzystywać marka, czyli stworzyć wcześniej filtr w postaci 2D lub 3D, który może zaangażować użytkowników i zostać przez nich właśnie wykorzystany w ciekawy sposób. Tutaj mogliście zobaczyć kampanię związaną właśnie z samochodami i ogólnie z najnowszym Seltosem. I tutaj właśnie macie przykład tego, jak marka wykorzystała ten format reklamowy. Ale do tego Branded Effects będę jeszcze nawiązywać w dalszej części mojej prezentacji, dlatego tutaj zostawiam Was z tymi filtrami, a teraz przejdźmy do Brand Takeover. Tutaj na szczęście nie mamy dźwięku, więc mogę w razie czego się dalej wypowiadać. Na przykładzie właśnie Vansa mogliście zobaczyć Brand Takeover, czyli moment, w którym w tym momencie każdy użytkownik, który korzysta z TikToka, może właśnie w danej chwili zobaczyć właśnie taką reklamę. Na razie nie mamy możliwości pominięcia przez tam te dwie, maksymalnie 3 sekundy, a potem już jesteśmy w stanie normalnie właśnie nacisnąć, że chcemy pominąć reklamę, ale co najważniejsze, jeden reklamodawca dziennie może wykorzystać ten materiał, więc w tym momencie marka może przez cały dzień wyświetlić się wszystkim użytkownikom w Polsce, ale co najważniejsze, ona się otwiera wszystkim i za każdym razem, kiedy ktoś wejdzie na TikToka. Teraz hashtag challenge i o hashtag challenge będę nawiązywać też w case'ie, który bardzo, bardzo chciałem pokazać. Tutaj jest właśnie przykład hashtag challenge'a zakładamy maski, o nim będę też potem mówić. Co jest najważniejsze? Każdy z reklamodawców ma możliwość też właśnie przygotowania takiego hashtag challenge'a, czyli to, co się będzie pojawiało bezpośrednio po naszym hashtagu, czyli krzyżyku, i możemy właśnie być trendującym hashtagiem i popularnym wśród właśnie tych odkrywających właśnie zakładkach dotyczących właśnie takiej działalności. Tutaj Wam pokażę zaraz właśnie filmik, który zobrazuje, o co w ogóle chodzi w hashtag challenge'u, czyli tworzeniu kontentu pod dany właśnie challenge. Teraz wszystko w naszych rękach na poważnie. Zasłaniamy nos i usta naturalnie. Jak uśmiechasz się, to widać, bo ruszasz uszami. 2020 dziwny rok, ale spoko, że się spotykamy. Teraz wszyscy zakładamy maski i nie czekamy na oklaski. Mamy sens, jak zrobimy to wspólnie. Wszyscy nas tak, ale widać każdy uśmiech. W ten sposób właśnie hashtag challenge wykorzystał McDonald's i to będzie jeden z nasz, to będzie właśnie nasz case, o którym opowiem Wam później. A teraz Infeed Video. To jeden z właśnie z takich formatów, który pokazuje nam się na stronie głównej dla Ciebie, czyli w tym momencie możemy scrollować na spokojnie właśnie telefon i scrollujemy wszystkie filmiki na TikToku i mamy możliwość właśnie połączenia naszej marki z użytkownikami. Jest to dosyć często spotykane, możecie na przykład zobaczyć w ten sposób, jak prowadziła swoje działania Virgin Mobile albo chociażby Blik, który wykorzystał nieodpowiedni format, bo zamiast tej formy, wiecie, horyzontalnej, wybrał niestety tą poziomą. I tutaj też pamiętajcie właśnie dlatego też, żeby wykorzystywać odpowiedni format do platformy. Ale tutaj macie możliwość oczywiście wykorzystywania tego 60-sekundowego ogólnie filmiku, ale pamiętajcie, im jest krótszy i bardziej angażujący, tym lepiej dla odbiorców. One Day Max. To jest też właśnie jeden z takich filmików, który wyświetla się dla właśnie wszystkich użytkowników w sekcji dla Ciebie. Też może trwać 60 sekund, ale tutaj mamy właśnie call to action i wezwanie bezpośrednie do działania, aby właśnie użytkownicy mogli kontaktować się z Twoją marką.
ale też mamy Top View, czyli też pełnoekranowe wideo, które właśnie trwa między 5 a 60 sekund i też wyświetla się tuż po uruchomieniu naszej aplikacji. Dlaczego warto wykorzystać właśnie ten format? Aby też pokazywać to, czym się dokładnie zajmujemy. Dlaczego? Bo wtedy interesujemy naszych użytkowników i jesteśmy w ich świadomości, bo w pewien sposób potem będą kojarzyli naszą markę i powinniśmy dlatego też wykorzystywać Top View. Ale dobra, tu mamy pierwsze te z najciekawszych formatów, teraz chcę przejść do tych najnowszych, czyli do Lead Generation i właśnie Reach and Frequency. I jak wiecie, ze względu na to, że TikTok ma możliwość docierania do stałych, coraz to nowszych użytkowników, wykorzystuje panujące trendy również na chociażby rynku, w którym chcemy dane osoby zrekrutować do naszej pracy. Tutaj właśnie są najnowsze dwa formaty reklamowe, które stopniowo zaczynają się pojawiać również właśnie w Polsce. I tutaj jeśli chodzi o lead generation, możecie zwiększyć świadomość swojej marki, możecie pozyskiwać właśnie leady sprzedażowe i klientów. Dlatego też zwróciłem uwagę przy tej pierwszej części mojej prezentacji z funkcjami, że to jest pozyskiwanie leadów, bowiem mamy nawet dedykowany format reklamowy ku temu, abyśmy właśnie je zbierali. I mamy też reach and frequency, czyli tutaj możemy bardziej pomyśleć o tym, jak działania brandingowe mogą zostać odpowiednio zaplanowane, żebyśmy mogli potem te grono odbiorców i liczby wyświetleń monitorować na bieżąco. I tutaj oczywiście też pomaga w tym TikTok, aby te działania były jak najbardziej optymalne, a poprzez to, że możemy właśnie pracować w agencji reklamowej, mamy też możliwość bezpośrednio współpracowania z TikTokiem, dlatego takie działania wtedy są optymalizowane i po stronie agencji, ale też po stronie samego TikToka, aby takie działania były jak najbardziej wykorzystywane dla danej marki. No ale dobra, powiedziałem o lead generation, o reach and frequency, specjalnie zrobiłem informację na pierwszym tym slajdzie dotyczącym formatów, że mamy 8 formatów reklamowych, ale zrobię plot twista, mamy nowość. TikTok jako narzędzie właśnie do rekrutacji i do pozyskiwania interesujących materiałów, w których możemy w kreatywny sposób przedstawić siebie jako osobę. Dlaczego powinniśmy też zwrócić uwagę na to? Osoby, które będą wchodziły na rynek pracy, które są rocznikami bezpośrednimi po nas, mają trochę też inne podejście do mediów społecznościowych i tego, jak postrzegają siebie. TikTok bardzo zwraca uwagę na różnorodność, na tolerancję i na to, abyśmy wychodzili poza schemat. Dlatego w tym momencie jest też testowane narzędzie dla TikToka jako narzędzie rekrutacji i mają właśnie kandydaci możliwość nagrywania siebie, przedstawienia swoich doświadczeń zamiast tego normalnego papierowego CV. Kiedy to zostanie wprowadzone do Polski? Na razie jeszcze nie mamy takiej informacji. Jest to w tym momencie testowane dla kilku korporacji zagranicznych, ale myślę, że niebawem też pojawi się to właśnie tutaj w Polsce. Ale weźmy właśnie case'a z życia wziętego, czyli tego, o którym właśnie Wam opowiadałem. Muszę trochę dośpieszyć, więc będzie troszkę szybciej. Opowiadam Wam właśnie o zakładamy maski i o tym, abyśmy wykorzystywali ten challenge. Co najważniejsze, jest to challenge, w którym McDonald's zoptymalizował swoje działania, wszedł właśnie w odpowiednią współpracę z Holakiem, następnie po wejściu z współpracy z Holakiem przygotował serię wszystkich kampanii, które były w telewizji, które były na billboardach i właśnie na hashtagu się opierały. Tutaj macie możliwość zobaczenia tych statystyk dotyczących właśnie tego, ile wyświetlano na ten moment i statystyki tych prawie 422 milionów razy są na dzień 26 maja. Mogę się założyć, że teraz jak wejdziecie, te statystyki trochę się zmieniają. Jak wiecie, mamy pandemię, która trwa nadal niestety, ale tutaj to był ważny przekaz właśnie społeczny, dlatego macie też wykorzystane różne formaty reklamowe. Marka stworzyła na swoim właśnie fanpage'u odpowiednie w ogóle instrukcje ze swoimi pracownikami i w ten sposób też pokazało, że każda osoba może w tym challenge'u wziąć udział, ale też zaproszono influencerów. Jedną z influencerek, czyli Klaudię, mogliście zobaczyć wcześniej, a teraz przejdziemy sobie dalej do ogólnie też wyników po pierwszych 6 dniach kampanii. Kampania odbywała się w grudniu i po 6 dniach było to 139 milionów wyświetleń, a
przeszło 107 tysięcy użytkowników, nagrało 158 tysięcy TikToków. Po miesiącu wygenerowano 350 milionów wyświetleń. I tutaj możecie zobaczyć nagranie. Kampania została tak mocno i odpowiednio odebrana, że Holak nagrał jeszcze dodatkową piosenkę, czyli właśnie Myjemy ręce, i ten TikTok był może takim zalążkiem właśnie tego początku i tego, jak możemy zwieńczyć właśnie taką imprezę, jaką jest hashtag challenge. I tutaj możecie też zobaczyć właśnie te statystyki. A najważniejszym przesłaniem było, że teraz wszystko jest w naszych rękach. I co najważniejsze, teraz możemy zadać pytanie, czy TikTok to format dla tylko dużych marek i te reklamy są właśnie dlatego, żeby, wiecie, tworzyć takie duże materiały dla marek, które są mocno rozpoznawalne? Otóż nie. Możecie wykorzystywać to w kreatywny sposób i każda marka może zaistnieć poprzez wykorzystywanie chociażby branded effects i filtrów różnego rodzaju do tego. Dlatego pamiętajcie, że to ma być element dłuższej strategii. Nie tylko wejścia na po prostu TikToka i zostania sobie tam na TikToku, ale właśnie pokazania tego, że to jest długofalowe i przemyślane działanie. I wtedy macie możliwość właśnie wykorzystania efektywnie TikToka. Ale co najważniejsze, są też oczywiście marki, które na początku nie wchodzą na TikToka bezpośrednio, ale właśnie przechodzą przez influencerów. I to jest też jedno z takich działań, które warto wykorzystywać właśnie w naszym działaniu kampanijnym, czyli wykorzystywanie tych influencerów, którzy codziennie tworzą content, który jest na tyle kreatywny, ale też angażujący dla innych użytkowników. I co najważniejsze, co my możemy zrobić? Zaufać tym influencerom. Powinniśmy postawić właśnie na oryginalność i wspieranie ich w tej kreatywności, ale też sami śledzić trendy. To jest sposób na to, aby marka osiągnęła sukces. I pamiętajcie o tym w każdych działaniach. Po drugiej stronie są osoby, które też myślą kreatywnie, mają trochę inne podejście do tego i możemy wykorzystywać te trendy. I tak naprawdę pokazałem Wam wszelkie kwestie związane właśnie z trendami na 2021 rok poprzez formaty reklamowe, ale też poprzez wykorzystywanie influencerów i case study, w tym momencie właśnie McDonald'sa. Teraz jest część Q&A. Troszkę przebiłem przez 2 minuty swoją prezentację, za co Was najmocniej przepraszam, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj są też informacje właśnie dotyczące nas, Pananów, ale też tego, jeżeli byście mieli pytanie i chcielibyście w razie czego przejść na taki kontakt biznesowy ze mną. A ja Wam serdecznie dziękuję za naszą wspólną prelekcję. Dobrze, moi drodzy. Nie uciekaj, Wojtek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to mamy chwilę, bo teraz i tak mieliśmy mieć przerwę. W związku z tym te 5 minut możemy z przerwy uczknąć, że tak powiem, na Wasze konkretne pytania, a jeżeli takich pytań nie ma, to możecie je w dowolnym momencie zadawać Wojtkowi na grupie, na której jesteście, albo po prostu napisać do niego prywatnie. Natomiast ja skorzystam z okazji, że czekamy na pytania i od razu przypominam Was, że teraz mamy przerwę, która potrwa do godziny 13. O 13 na scenie Morbanana stanę ja, więc sama się zapowiem. W związku z tym o 13 widzimy się z powrotem, czas na obiad. Później będą pozostali prelegenci. Pamiętajcie, na nowym streamie, więc ten się zamknie, otworzy się nowy stream na grupie dyskusyjnej o 13, tam będzie druga część konferencji. I pojawiło się w międzyczasie pytanie, jaki jest procent skuteczności interakcji samej grupy 19+, jaka jest długość takiego filmiku rekrutacji na TikToku? Zacznę od końca. Jeśli chodzi o filmik rekrutacyjny, to tutaj obostrzenia są takie, że mamy właśnie 60 sekund na to, żeby wykorzystać ten format. Dlaczego? Bo takie formaty są w tym momencie tak naprawdę na TikToku. Oczywiście, jeżeli to są influencerzy, którzy już docierają też do większego grona, mają możliwość nagrywania takich filmików dłuższych, ale w tym przypadku, jeżeli właśnie chodzi o rekrutację, jest to 60-sekundowy filmik. Pamiętajcie, że wtedy nie trzeba tak naprawdę przedstawiać swojego backgroundu, który posiadamy. Tutaj w ciekawy sposób mamy przekazać informacje dotyczących nas samych. Ja na przykład nagrałbym takiego TikToka. Są osoby, które będą wolały formę przesłania linka na LinkedInie. Jeżeli chodzi o procent skuteczności interakcji samej grupy 19+, tutaj też jest mi trudno to określić ze względu na to, że każda
przede wszystkim kampania ma zupełnie inną skuteczność, ma zupełnie inną grupę odbiorców i w tym przypadku możemy wyciągnąć kulę estymacyjną i estymować i wróżyć z fusów. Dlatego każdy procent skuteczności będzie odpowiedzialny w innych kampaniach do innego po prostu działania, więc w tym momencie nie jestem w stanie Wam zagwarantować odpowiedniej odpowiedzi, a nie chcę Was okłamywać, bo to nie jest rezolutne podejście. W jakich godzinach najlepiej, Wojtku, publikować na TikToku? Czasami TikToki, które wydają mi się super, wypadają słabo. Tutaj kwestia też wszystko dotyczy analityki i tego, jeżeli wykorzystujemy to dla biznesu, abyśmy to my poznali nasze właśnie statystyki. Tam mamy informacje o tym, w którym momencie są nasi użytkownicy najczęściej aktywni, kiedy akurat przeglądają dane treści, jakich piosenek wam, opowiadam wam, wiecie, te muzyki, pioseneczki i inne rzeczy, które są wybierane. Tam jest dodatkowa informacja i każde konto może mieć zupełnie inną godzinę publikacji odpowiednią właśnie pod dane konto marki. Tak samo jest na Facebooku, Instagramie i na innych mediach społecznościowych. Plus pamiętajmy, że to, co wydaje nam się super, wcale nie musi takie być dla grupy odbiorców, bo każdy z nas ma trochę inne preferencje i być może po prostu grupie odbiorców to nie odpowiada. Pojawiło się kolejne pytanie, które narzędzia na TikToku są bezpłatne, a które płatne? Słyszałam kiedyś, że reklamy na TikToku są kosmicznie drogie, ale nie wiem, czy to prawda. Powiem Wam tak, bo jeszcze szybko nawiążę do tego poprzedniego pytania. I przede wszystkim nie bójcie się tego, że dany content w danym momencie po prostu się nie spodoba. Bo są sytuacje takie, w których serio może być taka sytuacja, że po prostu filmik nie siadł. Ale możecie nagrać drugiego, trzeciego i czwartego i te filmiki już siądą. Nie bójcie się kreatywnych rozwiązań i tego, że coś się nie uda. Zawsze mamy możliwość, że coś się nie uda, a tylko powinniśmy się nie ograniczać. A odpowiadając na narzędzia na TikToku, które są bezpłatne, to na przykład właśnie darmowy dostęp do analityki, który jest dostępny zarówno dla konta twórcy, jak i dla właśnie konta biznesowego i my możemy przemieniać w każdej chwili w ogóle właśnie te konta pro. A co najważniejsze, jeżeli chodzi o płatne formaty, no to wiadomo, są to na przykład właśnie te wszystkie formaty, o których Wam opowiadałem, ale co najważniejsze, nikt nie broni Wam i kreatywności, która jest bezpłatna i to od niej powinniście zawsze wychodzić to raz, a dwa, jeśli chodzi o reklamy kosmiczne drogie, tutaj czy są kosmiczne i czy przede wszystkim powinniśmy działać, tutaj powinniście zawsze zakładać, że jeżeli chcemy angażować stale tych użytkowników, to te stawki powinny być między 150 a 200 zł dziennie. I wszystko też zależy od tego, na jak długi czas będziemy starali się te kampanie właśnie prowadzić i jaki jest też jej format. Bo jeżeli jest to Feed Branded Effects, to ten filtr będzie pojawiał się przez długi czas właśnie w tych dostępnych filtrach. Dobra, super Wojtek. Zostały nam jeszcze trzy pytania, ale zostawimy je sobie na grupie, także bardzo Cię proszę, żebyś teraz w przerwie albo później odpowiedział na te pozostałe trzy pytania, także spokojnie, nie zostawimy Was bez odpowiedzi, a nawet pojawiło się czwarte, także spokojnie na wszystkie cztery odpowiemy, także Wojtek zostaje zasypany pytaniami. Tymczasem my pędzimy na przerwę. Widzimy się z powrotem o godzinie 13:00. Przypominam, na nowym streamie, ale jak zawsze na grupie dyskusyjnej, także łatwością go znajdziecie. I cóż, przerwa na obiad, kawę, herbatę albo rozprostowanie kości, czegokolwiek potrzebujecie. Widzimy się z powrotem o 13:00.